Allora, buongiorno, benvenuti all'ultimo appuntamento di questo ciclo di seminari sul teatro fuori dal teatro. Oggi continuiamo il tema già iniziato ad affrontare ieri con Costantin Kiriak sul mondo dei grandi festival, quindi un'organizzazione di un grande festival internazionale, ma non solo sull'organizzazione, proprio anche sulla filosofia stessa che c'è dietro all'organizzazione del festival. Oggi abbiamo ospite Kasia Torz, una delle principali animatrici, fautrice e direttrice della Malta Festival di Potsdam, che è uno dei festival più grandi in Europa. Quindi passo direttamente la parola a lei per una breve presentazione e poi ci saranno gli interventi di tutti quanti e vedremo un po' dove ci porterà la discussione. Questo per eventuali domande. Dzień dobry Questo wszystkim. funziona? Sì, serve solo per lo streaming, quindi non amplifica la voce. Ah no? Serve solo per andare con. Perché io non ho la voce forte. Guarda, siamo tutti qua. Ma la mia voce è sempre. Sì, d'accordo. Allora, buongiorno a tutti. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pierwszy raz w Lecce i bardzo się cieszę, że będę mogła opowiedzieć o Malcie. Grazie per avermi voluto invitare qui, sono per la prima volta a Lecce, sono molto lieta di potervi raccontare qualcosa sul Festival Malta. Jestem odpowiedzialna w ramach festiwalu przede wszystkim za jedną część programu, chociaż ogólnie też za program, którego jestem koordynatorem. Nell'ambito del festival io sono responsabile di una parte specifica del programma, anche se poi coordino il suo programma nel suo insieme, ecco. Zacznę w tej pierwszej części naszego dnia. Zacznę od takiej krótkiej prezentacji historii i specyfiki festiwalu, po to, żebyście mogli potem jak gdyby jeszcze głębiej wejść w te zagadnienia dotyczące właśnie strategii programowej i filozofii festiwalu. Inizierò con una rappresentazione, una breve storia del nostro festival, in modo che poi in seguito voi possiate addentrarvi meglio nel suo specifico e soprattutto nella filosofia che si cela dietro il nostro festival. I w związku z tym, że będziemy przede wszystkim rozmawiać właśnie o strategiach programowych, tytuł mojej prezentacji, przepraszam, że ona jest cała po angielsku, ale myślałam, że tak ma być, to jest trzy razy E. E siccome parleremo della programmazione del festival, mi scuso per la mia rappresentazione tutta in inglese, ma sottolineo che ha il titolo 3E. Express, enjoy, engage yourself, czyli wyraź siebie, baw się i zaangażuj coś. E questi 3 E celano uno slogan preciso che ispira il festival. Divertiti, impegnati, gioisci. I właśnie te trzy słowa i ich szczególne połączenie. A esprimiti anche, scusate. Dodałam jeszcze do esprimiti. Połączenie tych trzech słów wyraża w moim przekonaniu tak skrótowo właśnie specyfikę Festiwalu Malta i też nasz cel programowy. Po co robimy ten festiwal? E questi tre concetti, a mio avviso, in breve illustrano e spiegano chiaramente lo specifico della filosofia e del perché del nostro teatro e del nostro festival. Więc powiedziałam już, kim jestem, a teraz chciałabym powiedzieć, o czym będzie ten warsztat. Czyli. Quindi ho già detto chi sono e ora vi spiegherò in che cosa consisterà il nostro laboratorio. Voi mi sentite? Sì, bene, meno male. Więc przede wszystkim chciałabym skupić się na programowaniu, na tym, co to znaczy doświadczać festiwalu i w jaki sposób znaleźć powód, żeby go robić. Allora, mi concentrerò sulla programmazione, racconterò dell'esperienza del fare festival e mi concentrerò sull'aspetto realizzativo del festival.
Więc esecutiva. Ten warsztat nie będzie o tym, jak robić festiwal, który ma być sukcesem. Nie będzie to żadna recepta na taki festiwal. Quindi questo mio laboratorio non sarà una ricetta su come fare un festival di successo, bensì. Mm-hmm. Więc będę starała się w tej pierwszej części opowiedzieć trochę o historii festiwalu, która i o jego tożsamości, która bardzo się zmieniała przez prawie 25 lat jego istnienia. E quindi racconterò un po' della sua storia, della sua identità che è cambiata alquanto nell'arco di 25 anni. Po to, żeby potem właśnie skupić się na detalu i na pewnych kwestiach i na detalu, na decyzjach programowych, które podejmujemy i też na tym, że mają one kluczowe znaczenie, żeby zdefiniować pewną estetykę festiwalu, która... E poi passerò al, diciamo, mi soffermerò su alcuni particolari, mi addentrerò nella specifica del teatro, del festival per spiegarvi cosa e perché viene scelto per questo festival e perché noi ci muoviamo in una direzione piuttosto che in un'altra. Tutaj jest nasz timing, więc teraz do 12 będziemy mieć warsztaty, potem jest spektakl, przerwa i znowu do 19. Quindi noi lavoreremo fino a mezzogiorno, poi c'è uno spettacolo a cui assisteremo tutti, poi l'intervallo per il pranzo, riprenderemo i nostri lavori alle 15. Ok. Więc teraz czym tak naprawdę jest Malta Festival? Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o festiwalu? Che cosa è davvero il Festival Malta? Non so se qualcuno di voi abbia avuto modo di conoscere questo festival. Więc przede wszystkim to jest festival, który dzieje się w Polsce, a nie na Malcie. Quindi soprattutto è un festival che si svolge in Polonia, non a Malta. Zaraz I will tell it later. Więc to jest festiwal sztuk performatywnych, który dzieje się w Poznaniu od 91 roku. Quindi è un festival delle arti performative che si svolge nella città di Poznań a partire dal 91. I pierwsza edycja miała miejsce no, już właśnie ponad 24 lata temu, a nazwa festiwalu wzięła się od sztucznego jeziora w Poznaniu, które właśnie nazywa się Malta i nad brzegami tego jeziora w pierwszych edycjach festiwalu toczyły się wszystkie projekty. E quindi questo festival è stato iniziato nel 91, quindi quasi 24 anni fa, e si svolgeva sui bordi di un lago artificiale che si trova a Poznań, giusto appunto nella sua prima edizione tutti i progetti erano situati intorno a questo lago che porta il nome di Malta. Właśnie na początku lat 90., kiedy to jezioro powstało, ono zostało zbudowane sztucznie po to, żeby odbywały się tam mistrzostwa w kajakarstwie. Nic wokół tego jeziora się nie działo, to były puste tereny i władze miasta wtedy zaproponowały dyrektorowi, wtedy jeszcze nie dyrektorowi, ale Michałowi Marczyńskiemu, który jest dyrektorem Malty, czy nie można by tam czegoś zrobić właśnie artystycznie. E quindi questo lago è stato costruito artificialmente per servire da sede per le gare di canottaggio. Passate questi campionati è diventato un luogo morto e quindi le autorità cittadine si sono rivolte al signor Marczyński, che non era ancora il direttore del festival, di fare qualcosa di artistico, di animare questo luogo. I bardzo ważny też, to będzie trochę długa historia, ale muszę to powiedzieć, żeby też zrozumieć, w jakim teraz jesteśmy momencie. Sarà una storia un po' lunga, ma è necessaria per capire dove ci troviamo ora in quanto festival. Bardzo ważne też było to, w jakim momencie społeczno-politycznym wtedy była Polska.
Cioè, la cosa importante è di capire in che contesto sociopolitico si trovava la Polonia di allora, nel 91. Ponieważ było to dwa lata po roku 89, kiedy nastąpiła transformacja, kiedy Polska stała się krajem demokratycznym i jak gdyby energia społeczna w tamtym czasie zbiegła się właśnie z taką potrzebą, żeby też festiwal teatralny pozwalał ludziom wyjść na ulicę w innym celu niż wcześniej wychodzili, prawda? Era due anni dopo l'89, cioè la Polonia è diventata una democrazia e quindi si è stata messa in moto anche un'altra energia sociale. Era molto importante creare delle opportunità perché la società potesse uscire e manifestare di nuovo per strada, ma non per dimostrare, ma per esprimere la nuova energia anche in modo creativo. Więc ten festiwal dawał wtedy rodzaj świeżości. Pokazywaliśmy wtedy, ja jeszcze nie pracowałam na Malcie, ale pamiętam ją jako dziecko. Pokazywaliśmy spektakle takie wielkoskalowe, uliczne, bardzo spektakularne, duże, takie, na które mogło przyjść wiele tysięcy ludzi. E quindi noi, cioè, io ancora non lavoravo al festival, ero una bambina, ma me lo ricordo bene, dice la signora, noi il festival ha proposto in quella circostanza dei spettacoli di teatro di strada, dei spettacoli molto appariscenti, molto, molto spettacolari, che potrebbero essere visti da svariate migliaia di persone, quindi che era lo scopo di coinvolgere più ampie masse della società in un nuovo discorso. No i pierwsza edycja była bardzo mała, to było tylko 6 spektakli w ciągu 6 dni, artyści z 3 krajów, ale był to początek. La prima edizione ha compreso 6 spettacoli, era un'edizione piccola, erano 6 spettacoli provenienti da 3 diversi paesi. Jeszcze parę słów o tym, gdzie Malta się toczy, jakim miastem jest Poznań. Alcune parole a proposito del luogo in cui si svolge Malta, cioè alcune parole intorno alla città di Poznań. Więc jest to miasto, które ma około 600 tysięcy mieszkańców i generalnie jest takim miastem bardzo pragmatycznym i biznesowym. Una città popolata da 600.000 persone e in linea generale è una città molto pragmatica, orientata sul business. Jest tam dużo uniwersytetów, też przemysł IT. To jest miasto przedsiębiorców. Ci sono molti atenei, c'è l'industria IT. In altre parole, è un luogo di imprenditori. Jest to też miasto dość bogate, z najniższą stopą bezrobocia w Polsce. È una città piuttosto ricca. Il tasso di disoccupazione è il più basso in assoluto per quanto riguarda l'intera Polonia. Jest to też ważne, żeby wiedzieć, że właśnie w takim kontekście ten festiwal wyrósł jako rodzaj takiej wyjątkowej sytuacji w ciągu roku, która dzieje się latem i wszyscy na to czekają, aczkolwiek nie jest to miasto kultury, więc jest trochę ta relacja oparta na kontraście. E quindi, in altre parole, lo dico per farvi capire che questo festival è nato in estate, è una situazione attesa da tutti ed è una situazione di un netto contrasto. In una città che non è una città di cultura, un festival diventa un evento atteso con grande impazienza ogni anno. I Poznań jest położony dokładnie po środku między Warszawą a Berlinem. Il Poznań si trova a metà strada tra Berlino e Varsavia. Więc zawsze też był trochę pod wpływem tego Berlina, też oczywiście ze względów historycznych. Certamente sente l'influenza di Berlino per varie ragioni anche quelle storiche. Tutaj parę zdjęć. Qui alcune foto. Miasto. Che possono farvi dare l'idea della città. To jest nasze centrum festiwalowe. Questo è il centro del festival. Na centralnym placu Wolności. Sito sulla piazza centrale chiamata Piazza della Libertà. No i właśnie tutaj początek historii, czyli przede wszystkim takie duże spektakle plenerowe. E quindi l'inizio della nostra storia, i grandi spettacoli all'aria aperta.
No i jezioro Malta, o którym Ed è quel lago Malta di cui vi avevo accennato prima. Ostatnich latach to jezioro, tereny wokół tego jeziora nie służą nam już do pokazywania dużych plenerowych spektakli, ponieważ tak naprawdę odeszliśmy od tego programowo. Natomiast służą nam do organizowania wielkich koncertów. Ora i bordi del lago non servono più noi in quanto festival per le nostre performance, non le facciamo più intorno al lago, bensì abbiamo deciso di stiamo mettendo in pratica l'organizzazione di grandi concerti sempre situati ai bordi del lago. Więc takimi słowami kluczowymi, które określałyby pierwsze dwie dekady Malty, to jest właśnie związek z miastem, angażowanie w pokazywanie projektów w przestrzeni nieteatralnych. Quindi per riassumere un po' le due decade del nostro festival, si potrebbe dire così, il festival in rapporto con la città, cioè un evento culturale in stretto rapporto con la città, e il secondo, di fare gli spettacoli negli spazi non teatrali. Quindi generalmente angażowanie całego miasta też wizualnie w festival. Quindi in altre parole cercare di impegnare tutti gli spazi urbani in questa relazione teatrale, città-teatro, performance-teatro, esterno-teatro. I właśnie takie profilowanie festiwalu wyrastało z tej potrzeby społecznej, żeby być razem, żeby gromadzić się nie wiem, na placach, na rynkach, żeby oglądać coś, co jest inne niż codzienne doświadczenie. Quindi l'idea ispiratrice di questo teatro era di creare l'opportunità di aggregazione, la possibilità di incontro negli spazi aperti, altri della città, per stare insieme nelle piazze, per stare insieme nei luoghi all'aperto, per stare insieme. My często mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby ludzie się potykali o teatr. Żeby szli i potykali się, napotykali go przez przypadek. Noi spesso ci dicevamo, vogliamo che la gente inciampi in teatro, cioè cammini per strada, per caso e incontri il teatro. I ta strategia rzeczywiście na początku się dobrze sprawdzała i w pewnym sensie ją kontynuujemy. I zaraz opowiem. E questa strategia ci è riuscita sempre, in qualche modo la stiamo continuando e adesso a breve vi dirò il perché. Natomiast po pewnym czasie festiwal z roku na rok oczywiście się rozrastał, program był coraz większy, też budżet był coraz większy, on jak gdyby rósł w siłę, ludzie też w Poznaniu się przyzwyczaili do Malty. E col passare degli anni il teatro cresceva, anche il suo bilancio era sempre più consistente, e la programmazione era sempre più ricca, sempre più articolata e la gente si è abituata molto a questo festival. I też równolegle zmieniał się z tym, jak zmieniała się kultura czy sztuki performatywne. W 2005 roku trochę poszerzyliśmy spektrum programowe, ponieważ na początku to rzeczywiście był festiwal teatralny, miał to w nazwie. Il volto del festival cambiava insieme con il cambiare degli aspetti performativi nella cultura che si muove. Natomiast później stał się takim festiwalem wielodyscyplinarnym. E quindi prima era un festival prettamente teatrale, poi col passare del tempo è diventato un festival multidisciplinare. Czyli zawierający i taniec, i muzykę, która stała się w ostatnich latach niemalże równie ważną częścią Malty co teatr, film, sztuki wizualne, czyli to spektrum bardzo się poszerzyło. Quindi a un certo punto nella programmazione teatrale del festival praticamente è subentrata la musica e la danza, arti visuali, anche il cinema e praticamente questo è diventato un rapporto alla pari, metà teatro, metà le altre arti visuali e
altre discipline. I ten krok był bardzo dobry, natomiast równolegle też zmieniało się społeczeństwo. Questo è stato un passo molto fortunato e aggiungo anche che di pari passo con questi cambiamenti cambiava anche la nostra società. W tym sensie się zmieniało, że zaczęło już mieć troszkę inne potrzeby względem i kultury i sposobu bycia razem w jakiejś wspólnocie. La società cambiava sia per quanto riguarda la cultura, sia per quanto riguarda i bisogni del stare insieme. Coraz więcej do powiedzenia zaczęła mieć rozrywka. Quindi il divertissement, il divertimento cominciava a prendere uno spazio sempre più importante. A ludzie coraz bardziej byli też zafascynowani czy zajęci wydawaniem pieniędzy, zarabianiem pieniędzy i to stwarzało i nadal stwarza, ale znowu trochę w inny sposób teraz, bardzo duże wyzwanie też dla nas, oferującym publiczności sposób spędzania czasu. E man mano cambiavano anche le esigenze della società che si dedicava sempre di più al guadagno e al consumo del denaro guadagnato e per noi questo fatto è stata una sfida perché in qualche modo ci ha obbligati ad offrire un certo tipo di divertimento. Więc po tym, jak właśnie w 2005 roku poszerzyliśmy spektrum i festiwal stał się bardzo obszerny, jednocześnie zaczęliśmy też szukać mniej więcej w 2008-2009 roku trochę nowej strategii programowej dla festiwalu. E quindi quando dopo il 2005 abbiamo cambiato la nostra programmazione, abbiamo ampliato questo spectrum della programmazione, poi pian piano nel 2008-2009 abbiamo aggiunto le altre voci, questo festival è diventato una cosa sempre più consistente. I Festival Malta teraz jest wydarzeniem, które trwa prawie miesiąc, 3 tygodnie. E ora il Festival Malta dura per 3 settimane. Nasza publiczność to około 80 tysięcy ludzi, jakby przez te 3 tygodnie wszystkich wydarzeń. E nell'arco di queste 3 settimane noi abbiamo come pubblico 80.000 persone. Średnio składa się ze 150 wydarzeń i za każdym razem jest to wydarzenie z udziałem 500 artystów. Ile wydarzeń? 150? Tak. In media propone 150 eventi con la partecipazione di quasi 500 artisti. Natomiast ilość tych projektów to oczywiście ona też wynika z tego, że poszerzyliśmy rodzaj tych projektów. To nie są tylko spektakle bardzo duże, to nie są tylko koncerty. To są też warsztaty, debaty, pokazy filmowe, czasem bardzo małe projekty, ale skierowane do określonej grupy. E questa quantità degli eventi non è sempre mirata a presentare le cose in grandi, grandi spettacoli come le facevamo prima. Sono dei prodotti di nicchia indirizzati a un pubblico specifico come per piccole rassegne di cinema, come le conferenze, come i dibattiti mirati, rivolti al pubblico molto ben circostanziato. Zaraz właśnie opowiem o tej nowej strategii, która jakby nie neguje tego, czym była Malta przez pierwsze 2 dekady swojego istnienia. Adesso vi parlerò di questa nuova strategia che non rinnega assolutamente quello che è stata Malta nei primi 2 decenni. Nadal jesteśmy bardzo mocno związani z Poznaniem i z miastem Poznań i w sensie takim wizerunkowym czy promocyjnym jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym mieście. Noi siamo sempre molto legati a Poznań sia a livello di immagine sia per via del fatto che noi siamo l'evento più importante in assoluto che avviene in questa città. I też w sensie Siamo. Też w sensie związku z miastem takiego no niemalże fizycznego, to znaczy wykorzystywania miasta jako sceny do wydarzeń. E poi permane questo rapporto quasi fisico con la città, che di fatto è il nostro palcoscenico. Natomiast znacznie więcej w programie, większe znaczenie przykładamy do
takiej długofalowej współpracy z artystami, na przykład poprzez koprodukcję, poprzez zamawianie u nich nowych dzieł? Diamo molta importanza a un rapporto duraturo con gli artisti una volta entrati a far parte del nostro festival, cercando di fare delle coproduzioni e mantenere vive varie collaborazioni con questi artisti. Te związki z artystami, z którymi, których cenimy, czy którzy naszym zdaniem mają coś ciekawego do powiedzenia o świecie, są też silne poprzez nuova część programmu, che nazywamy idiomami, idiom. E questo tipo di legame a cui noi ci teniamo molto con i nostri artisti si rispecchia in una sezione del nostro programma che porta il titolo Idiom. I idiom to jest taka centralna część programu Malty, która dotyczy za każdym razem innego tematu, który w naszym przekonaniu jest szczególnie ważne, żeby zrozumieć współczesny świat, przede wszystkim współczesną Europę, jej kulturę, ale też takie palące problemy polityczne i społeczne, które z kulturą się mieszają. E questa sezione, questo idiom, di anno in anno cambia il profilo, cambia l'argomento, ma ha come scopo di illustrare, di sottolineare, di far presente tutto quello che è complesso, che è da capire per quanto riguarda il mondo intero, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la nostra Europa. Cioè si concentra anche sulle questioni di prima importanza, sulle questioni dolorose, sulle questioni complicate, che bisogna affrontare insieme. I każdy taki idiom powierzamy albo kuratorowi, albo artyście, który rozwija temat, który jak gdyby mu zadajemy. E ogni anno questa sezione idiom affidiamo a un artista o a un curatore a cui viene dato il preciso tema da sviluppare nell'ambito dell'edizione che lui curerà. I nasza filozofia idiomów jest taka, że jakby nie chcemy, żeby to była tylko taka tematyczna część festiwalu, gdzie robimy taki poprawny przegląd czegoś, na przykład teatru z Ameryki Południowej albo przegląd teatru flamandzkiego, bo zawsze jest to sproblematyzowane i zawsze ma ten krytyczny wymiar. E quindi voglio sottolineare che questa sezione idiom non vuole essere per esempio la rassegna del teatro fiammingo oppure la rassegna di un altro teatro di America Latina o che so io. No, deve essere una sezione che ha come punto, come aspetto primario il suo punto di vista molto critico. Oczywiście idiomy służą też temu, żeby pokazać polskiej publiczności nowe zjawiska, dlatego że taka jest też rola festiwalu, żeby przedstawiał międzynarodowych artystów nieznanych tutaj naszej publiczności. Certamente idiom ha come scopo, e questa è l'ambizione del nostro festival, di presentare in Polonia o di far conoscere in Polonia tutto quello che riguarda la creatività nel mondo e tutto quello che in Polonia non è noto, cioè di renderla partecipe di quello che avviene a livello culturale nel mondo e nell'Europa. Natomiast wybór tych artystów, to jakie projekty pokazujemy, na wzbudzeniu jakiej dyskusji nam zależy, jest związany właśnie z tym, żeby pokazać polityczny wymiar sztuki, to jak ona dotyczy naszego też codziennego życia. E quindi noi ci teniamo molto di far vedere, far capire l'aspetto politico della cultura e del nostro operare artistico e come la cultura agisce nel mondo contemporaneo. È una cosa a cui noi ci teniamo in modo particolare. To jest tak naprawdę najważniejszy wyznacznik, ponieważ w idiomach są pokazywane projekty o bardzo różnej skali, budżecie, z różnych dziedzin, prezentowane przez artystów o różnej pozycji, jak gdyby w
świecie teatru. Natomiast to co łączy te projekty, to jest właśnie taki krytyczny wymiar. E quindi noi nell'ambito di Lidion facciamo dei progetti grandi, progetti piccoli, progetti importanti, progetti complessi o meno, ma che hanno tutti un denominatore comune di questa visione critica di quello che loro hanno da dire. I tutaj pokażę takie zajawki właśnie kolejnych tematów i krótko o nich opowiem. Ecco qui vi illustrerò brevemente dei vari argomenti affrontati da Idiom e vi faccio vedere dei piccoli trailer dei singoli eventi. Pierwszym idiomem to byli flamandowie. Il primo idiom era dedicato al teatro ai fiamminghi. Czyli prezentacja flamandzkich sztuk performatywnych, zarówno jakby klasyki, jak i młodego pokolenia twórców. Quindi presentazione delle arti performative fiamminghe, sia classiche sia prodotte dagli artisti giovani. Tylko niektórzy z nich kiedykolwiek pokazywali swoje prace w Polsce wcześniej. Pokazywali? Tak, pokazywali, niektórzy tak, ale to były pojedyncze jakieś prezentacje. Alcuni di loro avevano già rappresentato i loro lavori in Polonia, ma erano degli eventi singoli. Natomiast dlaczego w ogóle ten temat był naszym zdaniem istotny? Oczywiście też po to, żeby trochę odrobić taką lekcję, która już dawno została odrobiona w Europie Zachodniej, znaczy jest to po prostu no, kluczowa tradycja dla współczesnego teatru od lat 80. cały czas gdzieś kształtująca to, co się dzieje. Natomiast dla nas najciekawsze w ich teatrze czy twórczości jest właśnie zderzenie estetyki i polityki. E quindi noi l'abbiamo fatto questo tema dell'arte performativa fiamminga perché volevamo fare un compito che altrove in Occidente è già stato fatto da tempo, mentre da noi non l'è mai stato, e volevamo attraverso la presentazione di questi artisti fiamminghi far capire ai polacchi il nesso tra la cultura e la politica, cosa che era già nota altrove, ma per noi era del tutto nuova per quanto riguarda giusto appunto questi artisti. Chcieliśmy pokazać tych artystów, którzy są fascynujący, bardzo różni, szukają odrębnych języków, własnych środków ekspresji, natomiast robią to dlatego, że są zaangażowani w świat i chcą też pokazać, że poprzez projekty artystyczne i poprzez właśnie eksperymenty, nawet w tańcu, który wydaje się kompletnie oderwany od kwestii politycznych, jest miejsce właśnie na zajmowanie stanowiska względem świata. E noi abbiamo tenuto in modo particolare per vedere tutti questi artisti che sono molto interessanti, presi singolarmente, e che sono molto consapevoli nell'uso di mezzi artistici più svariati, di voler prendere sia un posto sia una certa posizione per quanto riguarda l'arte e il suo essere legata al mondo e il suo posto nel mondo, quindi questo aspetto politico che per noi era estremamente importante. Anche la danza, che apparentemente sembrerebbe un'arte assolutamente scollegata dalla realtà e dal mondo. I w tym idiomie pokazaliśmy zarówno artystów z tak zwanej flamandzkiej fali, czyli z lat 80., którzy są teraz już uważani za klasyków, jak Jan Fabre czy Alain Platel. E abbiamo fatto vedere sia gli artisti della cosiddetta onda degli anni 70, che oggi sono dei classici come Jan Fabre, come Alain Platel. Ale też twórców młodszych, ich trochę następców, ale którzy szukają już swojego języka własnego, jak Philip Berthe czy Hugo de Haes. Chcieliśmy pokazać rodzaj kontynuacji, ale też dyskusji z tą. Ma anche abbiamo contemplato la presenza degli artisti più giovani, cioè seguaci di quelli appena citati classici come Hugo de Haes o Philip Berthe.
później, rok później mieliśmy hasło excluded, literówka, czyli wykluczeni. I to było, to był idiom też bardzo społeczny, ale jednocześnie to wykluczenie rozumiałam jako taki zeitgeist. Coś, co definiuje życie nas wszystkich jako jednostek, ale też jako elementów społeczeństwa, które żyje pod naporem różnego rodzaju wykluczeń, selekcji, dyskryminacji. L'anno dopo abbiamo fatto un altro idiom, la signora era la curatrice, si vede Kasia Tusch, intitolato Esclusi, ed era molto importante per lei perché voleva attraverso questo Zeitgeist dimostrare che noi tutti siamo sotto pressione di varie esclusioni, e quindi l'espressione di questo stato di cose attraverso l'arte era molto molto importante. A jednocześnie lei. E apriva un dibattito chiaramente che poteva dare dei frutti. To wykluczenie rozumiane i społecznie, i politycznie, ale też egzystencjalnie, właśnie było rozpatrywane w taki nietautologiczny sposób. E questo concetto di esclusione, sia politica sia, sia sociale, ma non solo, era analizzato non in maniera tautologica. Dlatego w programie pokazaliśmy też twórców, którzy zajmują się tym problemem, ale w taki sposób eksperymentujący z tym takim powszechnym rozumieniem tego słowa. I na przykład projekt Cornela Mundrucho, jednego z najciekawszych teraz europejskich reżyserów, on jest węgierskim reżyserem, pomimo że dotyczył handlu ludźmi, jak gdyby takiego ostrego wykorzystywania i przemocy względem tych ludzi porywanych, estetycznie był bardzo eksperymentalny, bardzo prowokujący i szukający nowych sposobów jakby zajmowania się tym tematem. I taki był cel, taki był rys tego programu. E questo progetto è stato molto importante, molto prezioso, e qui la signora cita Cornel Mundrucho, che è un regista ungherese che ha affrontato nel suo documentario la questione di commercio, del commercio delle persone, ma lo ha fatto non in modo tradizionale, ma ricercando delle nuove forme di espressione e di rappresentazione di questo progetto. Cosa che lei ritiene estremamente importante. Kolejny idiom. Un altro idiom. Nazywa się Asian Investments, czyli akcje azjatyckie. Intitolata Azioni Asiatiche. Ten to właśnie akcje azjatyckie w polskim ma tą dwuznaczność, prawda, że chodzi o akcje, że coś się dzieje, ale też takie akcje na giełdzie. Anche po włosku też. Questo termine azioni ha un doppio significato sia in polacco ma anche in italiano, quindi azioni di banca, denaro, ma anche un agire. W tym idiomie chcieliśmy zająć się Azją, która jest wszędzie wokół nas, we wszystkich przedmiotach, którymi się otaczamy, właśnie w postaci kapitału, eksportu, importu, jak gdyby niebywale rozwiniętego ekonomicznego związku. E qui volevamo dimostrare il fatto che l'Asia è dappertutto intorno a noi, sia negli oggetti, sia nell'attività, sia nel denaro, sia nell'imprenditoria, quindi siamo circondati dall'Asia, sia nelle esportazioni, importazioni, eccetera. Czyli ma wielki wpływ na nasze życie, a tak naprawdę nic o niej nie wiemy i nie interesujemy się nią, to znaczy nie obchodzi nas ona. Eppure essendo così presente ci rimane molto indifferente e noi non abbiamo nessun interesse di conoscerla, quindi. I kuratorem tego idiomu był Stefan Kegi z takiej bardzo znanej pewnie wam też grupy Rimini Protocol. Questo progetto è stato curato da Stefan Kegi, probabilmente noto a voi perché lui è a capo di un progetto Rimini. Rimini Protocol. Rimini Protocol. È un gruppo tedesco. I właśnie Stefan podszedł do tego tematu w taki sposób
bardzo jakby osobisty, ale też ironiczny, ponieważ obnażył te stereotypy, które mamy w głowach na temat Azji, a poprzez projekty, które zaprosił, mówiące o często takich indywidualnych historiach ludzi, którzy, nie wiem, na przykład pracują w fabryce komputerów Macintosh gdzieś w Azji, chciał nam tą Azję przybliżyć. E quindi il curatore lo ha realizzato questo progetto in modo molto intelligente, molto ironico, cercando di combattere i stereotipi che noi abbiamo dentro di noi per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'Asia. Per esempio filmava o riprendeva i lavoratori asiatici che lavorano nelle fabbriche della Macintosh. Ubiegłym roku curatorem była osoba, którą na pewno znacie. L'anno scorso il curatore era persona voi nota, certamente. I tematem był człowiek maszyna, a on to nazwał O Man, O Machine. Quindi l'argomento era l'uomo macchina, che lui ha chiamato O Man, O Machine. I chcieliśmy w tym programie zająć się takim bardzo problematycznym i skomplikowanym związkiem ludzi i technologii. Quindi affrontava l'argomento molto complesso della relazione, altresì complessa, tra l'uomo e la macchina, l'uomo e la tecnologia. Ale też nie w taki sposób jednoznacznie ideologiczny, że albo afirmujemy ten związek i uważamy, że to jest przyszłość człowieka, albo tylko go krytykujemy. Ma non in maniera ideologica, cioè o affermando che questa è l'unica possibilità del legame tra l'uomo e la tecnologia, oppure prendendo un altro atteggiamento altresì radicale, dicendo no, è un aspetto negativo. Possiamo pokazać na... Invece lui ha cercato di... Jak trudno znaleźć własną pozycję względem tej relacji. Cioè lui ha rilevato in questo suo progetto l'ambivalenza tra l'uomo e la macchina, tra l'uomo e la tecnologia, e questo fluire della relazione in cui spesso e volentieri, senza saperlo, noi siamo sedotti dalle macchine, ma non ce ne accorgiamo. Teraz, żeby trochę odetchnąć, pokażę filmik. Per rilassarsi un po', vi faccio vedere un filmato. Tego właśnie idiom. Di questo idiom. C'è sempre una ricerca formale, che per me è molto importante, perché non c'è niente di più bello, niente di più violento, niente di più sconvolgente di una tragedia greca, perfetta, che non si può superare.
Questo è uno spaccato dell'edizione dell'anno scorso, naturalmente. I tam były trochę wymieszane i projekty, które wchodziły w skład idiomu, czyli te zaprogramowane przez Romeo, i projekty, które były w takiej części teatralnej czy tanecznej, która jest programowana przez zespół festiwalu. E qui c'è stato un miscuglio sia dei progetti proposti da Romeo Castellucci sia dei progetti proposti già dal collettivo che programma il festival. I tak to działa, że idiom jest takim silnikiem, który napędza każdą edycję. E funziona così che questa sezione idiom è il motore propulsore che dà carica all'intera macchina del festival. Cioè è una idea che następnie jest obudowywana różnymi swoimi jakby takimi emanacjami czy ucieleśnieniem tej idei, czyli mamy zarówno program właśnie kuratorski, który jest autorski i podpisany przez tego kuratora zaproszonego, ale też mamy mnóstwo projektów, które my planujemy jako festiwal. Na przykład tutaj widzieliśmy koncert Kraftwerk, który... E quindi questo abbiamo detto è un po' il motore propulsore, è un progetto firmato dal curatore, questo, nella fattispecie da Romeo Castellucci, e poi intorno a questo progetto gravitano altre proposte, altri progetti, proposti elaborati dal collettivo del teatro, in qualche modo tentano di essere emanazione dell'idea principale. I to jest taka nasza strategia programowa, żeby tą ideę jak gdyby rozszerzać, bo ona zataczała coraz szersze kręgi i też trafiała do bardzo różnej publiczności. Quindi la nostra idea è che partendo da questo progetto firmato fare sì che questa idea si diffonda nella programmazione circostante del teatro e che faccia come fanno i cerchi sull'acqua, che si allargano sempre di più, coinvolgendo sempre più ampie fasce di persone interessate. Nie, że zdajemy sobie też sprawę, że publiczność Malty jest bardzo duża, też ma bardzo różne potrzeby i też kompetencje i ten program ma umożliwiać im jak gdyby dojście do tej idei z różnych stron. E quindi perché noi siamo consapevoli che il pubblico del festival è un pubblico estremamente numeroso, molto ampio, con delle svariate competenze e facendo appunto questa politica dei cerchi sull'acqua cerchiamo di raggiungere questo aspetto variegato delle competenze del pubblico e fare sì che siano tutti partecipi del nostro progetto. Właśnie to chciałam podkreślić i będę też do tego wracać w tej naszej popołudniowej części, która myślę będzie bardziej dialogiczna, że program powinien być, w naszym myśleniu się tego trzymamy, tak bardzo zróżnicowany, żeby nie stwarzać też takiej bariery dostępu i
nie wykluczać publiczności, która może się czymś zaciekawić, tylko dlatego, że na przykład akurat, nie wiem, współczesny taniec jest dla niej nie interesujący, więc od razu jest odrzucona. My chcemy trochę tą sytuację upłynnić. Quindi noi facciamo tutto il possibile perché il nostro programma sia più variegato possibile in modo che il più vasto pubblico ne possa essere coinvolto. Per esempio, non ci vogliamo focalizzare solo sulla danza che implica la presenza solo di un certo pubblico, vogliamo che tutte le nostre proposte festivaliere siano più fluide possibile in modo che c'è questo continuo rapporto tra noi e il pubblico più ampio, più vasto possibile. Jedną z takich możliwości właśnie poszerzenia pola dyskusji i zachęcenia nowych widzów do udziału w festiwalu, zwłaszcza takich widzów, którzy mają pewien dystans do teatru czy do sztuk performatywnych, jest właśnie muzyka. Quindi uno dei metodi che noi applichiamo avendo come mira coinvolgimento più ampio del pubblico che in qualche modo è ostico al teatro o non viene attratto è la musica, cioè uno strumento che noi adottiamo sempre di più mirando al coinvolgimento delle più ampie fasce del pubblico sono i concerti. To wynika z paru, znaczy parę z powodów takiej sytuacji, że muzyka właśnie jest tym obszarem, który najwięcej generuje ruchu, czy przyciąga tą masową publiczność. E quindi la musica è quell'arte che genera il movimento e attira il pubblico più ampio. To oczywiście ma związek z wyborami programowymi, że jednak zawsze staramy się umieścić w programie jakiś duży koncert z obszaru takiej muzyki, nie wiem jak to wyjdzie po włosku, ale takiej bardziej popularnej czy pop, w takim dobrym muzyka sensie, pop, to znaczy pop na dobrym poziomie, który właśnie przyciąga ludzi, jak na przykład Kraftwerk, można powiedzieć, to jest pop, mimo że gattungava non è, ma è cioè, quindi noi per quanto riguarda le scelte musicali noi cerchiamo di organizzare un concerto di musica pop di buon livello come per esempio Kraftwerk che è praticamente al limite della musica pop, ma questo fa sì che abbiamo una risposta assolutamente totale da parte degli interessati, da parte del pubblico. I też ma to związek z tym, że przynajmniej w Polsce, myślę, że tak jest w wielu krajach w Europie, to właśnie koncerty są miejscem wspólnego bycia młodych ludzi. E appunto succede, credo che avvenga anche in altre parti dell'Europa, che i concerti stanno diventando il luogo di un vivere comune, di essere elemento di aggregazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Więc z jednej strony oni tam są razem, to jest dla nich ważne, jako też sposób partycypacji w kulturze. Quindi loro, giovani, sono lì tutti insieme ed è un loro modo di partecipare al discorso culturale. A z drugiej strony bardzo często to są też okazje do takich spotkań międzypokoleniowych, no jak na przykład przy Kraftwerku, to właśnie było takie wydarzenie, gdzie przyszli i młodzi fani, czy mając jakiś obraz tego zespołu w głowie i ci, którzy pamiętają ich szczytu kariery. E quindi scelta di un certo concerto, cioè di certo complesso come Kraftwerk, fa sì che si crea l'opportunità di un incontro tra le generazioni, perché vengono sì i giovani, ma vengono anche coloro che ricordavano i tempi del massimo splendore di questo complesso, quindi c'è un incontro intergenerazionale che a noi interessa molto. Czyli to właśnie muzyka jest miejscem największej energii i tego poczucia wspólnoty, które opisałam dzisiaj jako taką emocję leżącą u podstaw Malty na początku lat 90. Teraz ta emocja jak gdyby ma inną emanację.
Quindi appunto oggi la maggiore energia si riversa nei concerti, nella musica, cioè quella stessa energia che vi ho descritto all'inizio del mio discorso quando parlavo del 91 e dell'energia del festival, di uscire in strada, di essere con tutti, eccetera, eccetera, oggi è convogliata in queste grandi manifestazioni musicali. Posso dire? Si è spostata, insomma. Posso? Una domanda? Petane. Tac, tac. Il carattere interdisciplinare del festival, no? Volevo chiedere, il carattere interdisciplinare del festival fa sì che si sia creato un pubblico preparato per un progetto, per un'idea interdisciplinare, o il pubblico ancora segmentato, diviso tra chi va a seguire gli spettacoli di Romeo Castellucci e chi va a seguire i concerti? Sono pubblici diversi o è sempre lo stesso pubblico? Il tema festival interdisciplinare, perché che ogni strada già pubblica, ci sono fatta circa per rodzaje, fare formato, też nadal jest takie, musimy sektorować, kto idzie, kroneczka z ludziego, kto idzie na koncert, a kto się nie idzie jeszcze na inny. Więc to się miesza. Na pewno nie jest tak, że na wszystko jest ta sama publiczność. Na pewno jest tak, że ludzie mają swoje preferencje i zainteresowania, ale my obserwujemy coraz większe przepływy. Quindi non è proprio così che la gente si muove per settori. Certo, ci sono le persone che hanno delle preferenze, vanno a vedere una cosa piuttosto che un'altra, ma noi vediamo sempre più crescente fluttuazione, cioè un pubblico che predilige la musica poi è incuriosito da un Castellucci o chi che sia. Quindi c'è la situazione sempre più fluida, che è lo scopo di questo festival. Przez to, że sam idiom jest wielodyscyplinarny jakby w swoim obrębie, ludzie, którzy podążają tą ścieżką kuratora, też doświadczają nowych dla siebie sytuacji. Ma anche perché lo stesso idiom è un contesto, è un progetto multidisciplinare, quindi coloro che seguono per esempio idiom in qualche modo sono obbligati, coinvolti a seguire varie discipline d'arte e vengono incuriositi da esse. Natomiast jeszcze odpowiadając na Pana pytanie i też wracając do tego wątku muzycznego, jest też tak, że właśnie muzyka, która często też w postaci mniejszych koncertów, akurat Kraftwerk, no to jest taki headliner, ale mamy też bardzo duży program muzyczny z mniejszymi koncertami, takimi alternatywnymi. Bardzo często same te koncerty mają w sobie takie domieszki innych dyscyplin, sztuk wizualnych, nie wiem, jakieś projekcje specjalnie robione na koncerty, czy na przykład koncerty z udziałem, z jakąś taką interwencją aktorską, czyli też w obrębie muzyki są miksy dyscyplin, a to z kolei pozwala tej publiczności, która właśnie tej muzycznej, trochę otworzyć się na teatr czy na sztuki performatywne szerzej. Per esempio, per quanto riguarda la musica, adesso a prescindere dal concerto principale che attira vari migliaia di persone, ci sono delle performance musicali più piccole, concerti più piccoli, accompagnati dalle performance o attoriali oppure dai piccoli video, dai piccoli film, in modo che il pubblico attirato dalla musica automaticamente viene a conoscere altre discipline artistiche e viene rapito da questa esperienza. Jeśli chodzi o wielodyscyplinarność, no to jest bardzo też taka duża dwuznaczność. E per quanto riguarda multidisciplinarietà, devo dire che c'è una certa ambiguità in questo. Ponieważ no, to już się stało takim, interdyscyplinarność stała się takim wytrychem. E quindi la multidisciplinarietà è diventata una sorta di passepartout.
Wszyscy o tym mówią, wszystko jest interdyscyplinarne, a z drugiej strony coraz jakby w takiej sytuacji coraz większą wartość ma właśnie to, żeby w obrębie projektu, który rzeczywiście jest wielodyscyplinarny, zidentyfikować, które dyscypliny i które języki inspirują danego artystę, po to, żeby nie pozwolić sobie na takie łatwe wrzucanie wszystkiego do jednego worka. Czyli z jednej strony interdyscyplinarność jest inspirująca, bo pozwala na wolność, a z drugiej strony wciąż też widzowie i sami artyści lubią, widzowie lubią wiedzieć, na co idą, czy to bardziej spektakl, czy trochę koncert, a artyści z kolei lubią też określać, z jakiej tradycji się przede wszystkim wywodzą. Dunque, il concetto di multidisciplinarietà è molto ambiguo, perché certo che noi, la nostra impostazione è questa l'idea dell'idiom, però poi noi verifichiamo una cosa, che sia gli artisti sia il pubblico vogliono sapere dove stanno andando, quindi gli artisti quando sono coinvolti in questo progetto molto spesso danno grande peso alla loro tradizione, cioè alla loro origine culturale o creativa, e lo stesso vale per il pubblico, perché anche il pubblico vuole scegliere le cose di cui è in qualche modo sicuro, cioè vuole andare a vedere sapendo quello che sta per andare a vedere, quindi questa ambiguità così è una sorta di gioco, però non del tutto vero. I myślę, że też interdyscyplinarność, znaczy nie da się od tego uciec i w takim sensie nawet nazywania czy próby przyporządkowywania projektów artystycznych do jakiejś jednej dziedziny, a z drugiej strony interdyscyplinarność też jest wszechobecna w naszym życiu codziennym. Cioè, il concetto di interdisciplinarietà è che è chiaro che è molto difficile subordinare una manifestazione artistica, una performance a un genere preciso, ma è anche riflessione della nostra vita, perché la nostra vita è molto interdisciplinare, cioè non è una linea definita, è un insieme di cose. Dlatego też obserwuję, że nasza publiczność jest coraz bardziej otwarta właśnie na projekty interdyscyplinarne, ale tak radykalnie interdyscyplinarne i też zespolone z naszym życiem, na przykład jakieś lecture performances albo teatr dokumentalny, który bazuje bardzo mocno na przykład zebranych historiach od ludzi, czyli jest taki reportażowy, albo na takich półamatorskich filmach, bo sami potrafimy odnaleźć siebie też w tym doświadczeniu twórczym. Quindi sì, il pubblico poi segue ed è molto attratto dalle performance di un certo tipo, oppure dai filmati o dai documenti, cioè teatro documentale, che in qualche modo rispecchi un vissuto del pubblico, che in qualche modo permette che in un filmato la persona si ritrovi, perché questo filmato narra anche della sua vita, quindi questo è un dialogo in qualche modo tra le due realtà. I w tym sensie wydaje mi się, że coraz częściej publiczność już ma o wiele większe oczekiwania niż pójście po prostu na spektakl, który jest oparty na jakimś tekście dramatycznym, czy opowiada jakąś spójną historię, że to już zaczyna nie wystarczać, żeby opowiedzieć doświadczenie widza, współczesnego człowieka. E quindi noi vediamo che il pubblico non è più così interessato ad andare a vedere uno spettacolo che poggia su una scrittura precisa, su un testo, ma vuole uno spettacolo che è cambiato la sua forma, che usa altri mezzi, l'espressione che riguardano di più la vita vissuta. Did I answer? No, è un tema molto interessante. Molto interessante, molto. Qui ci stiamo confrontando tutti, no? Nel mondo del. Wszyscy się konfrontujemy, nie tylko. Nie tylko w teatrze odnośnie, prawda, sztuk performatywnych wokół tego tematu, który jest bardzo interesujący. È chiaro che gli artisti oggi. È chiaro che gli artisti oggi
diciamo, praticano contemporaneamente linguaggi diversi, si esprimono con differenti linguaggi e con differenti generi, no? C'è visto che dice artisti bartici e verraggiano un vilo mai esicando un vilo esicando. In teatro è difficile vedere ormai spettacoli dove c'è l'attore e il testo e il regista. Sono tacci, strutti, teraz też widzieć, prawda, aktora, tekst i reżysera, bo to nie jest wystarczające. Quindi diciamo la multidisciplinarità è una, cioè è diventata una pratica comune, no? In ambito artistico. In contesti artistici. La mia domanda era, diciamo, veniva dal cercare di capire se innanzitutto come risponde il pubblico del vostro festival rispetto a questo cambio di strategia e questo cambio di progetto artistico, no? Odpowiedzią waszej publiczności w stosunku do tej zmiany strategicznej, do tej zmiany, prawda? Również jeżeli chodzi o performance, o świat teatralny. Non so se il pubblico che voi con il quale inciampavate e incontravate per strada è il pubblico che segue gli spettacoli che proponete adesso. Probabilmente c'è stata una mutazione anche nel, no? Immagino, suppongo. Która miała się potknąć o teatr, jak sobie tego życzyliście, czy miała się zderzyć kiedyś tym samym, czy też zmieniła swój pójść i śledzi was, że tak powiem, jeżeli chodzi o inne dyscypliny. È un pubblico sicuramente. Me lo pongo come domanda, è un pubblico sicuramente più colto, più curioso, più preparato anche culturalmente, magari sicuramente anche un pubblico più giovane, no? Rispetto oggi parliamo, diciamo, più che di multidisciplinarietà, di linguaggi del contemporaneo, no? E quindi anche di un pubblico, cioè contemporaneo comprende la danza, le arti visive, comprende il design, comprende, no? La musica, no? Il teatro, no? Quindi quando parliamo di linguaggio contemporaneo ci riferiamo a questa, diciamo, complessità anche di espressione, no? Ed è maturato, secondo me, anche cresciuto anche come consapevolezza anche un pubblico, no? Che è interessato a questi linguaggi della contemporaneità. Pensiamo anche alle nuove tecnologie, ai social media, no? Diventano importanti anche all'interno del... Prendiamo l'altra. No, non riusciva ad aprire. Va bene, abbiamo fatto. Pytanie, no to jest w ogóle bardzo dobre pytanie i to jest pytanie o publiczność Malty. È un'ottima domanda, è una domanda che riguarda il pubblico di Malta. I odpowiedź na to pytanie musi być bardzo obszerna, ponieważ publiczność Malty zmieniała się, teraz jest super złożona, zaraz o tym opowiem, natomiast też ma bardzo różne potrzeby i podejście do tego, co zniknęło z Malty. Una domanda che richiede una risposta molto articolata, perché il pubblico di Malta è molto complesso, è cambiato nel frattempo e ha delle esigenze precise, ma anche le esigenze che riguardano quello che c'era in passato. Więc my prowadzimy też badania publiczności we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Poznaniu. Quindi noi in contemporanea facciamo le ricerche condotte dall'Istituto di Sociologia di Università di Poznań. I one pokazują, że olbrzymia część pubblicità, około 70%, to są młodzi ludzie. E da queste ricerche risulta che il 70% del pubblico che ci segue sono i giovani.
którzy też wracają na Maltę, to znaczy to są tacy widzowie stali. E sono de, è un pubblico molto fedele, ritorna a di festival in festival. To są też widzowie, którzy oczywiście będą się zmieniać, w takim sensie, że będą pojawiać się no, coraz młodsi, coraz to kolejne generacje. Natomiast to są ci widzowie, którzy jakoś podążają za tą strategią, to znaczy, którzy właśnie są jedną nogą w muzyce, a drugą nogą wszędzie, to znaczy we wszystkich innych mediach i dyscyplinach i nie zastanawiają się za bardzo nad tym, co to jest, tylko musi ich to ciekawić. E quindi questo pubblico di generazione in generazione diventa sempre più giovane, per esempio ha messo un piede nella musica, ma l'altro piede tiene in tutto il resto, senza domandarsi cosa stanno guardando, perché gli interessa tutto. Są też widzowie, którzy mają pewną świadomość swoich oczekiwań względem festiwalu. Wkładają też wysiłek w to, żeby zobaczyć, które z tych oczekiwań będą możliwe do spełnienia w programie, czyli czytają program, słuchają rekomendacji, chodzą na poszczególne wybrane przez siebie wydarzenia. C'è anche il pubblico che segue una proposta precisa, quindi che studia il programma, che si informa, che sente le raccomandazioni, vedere una cosa piuttosto che un'altra e che segue, diciamo, operando delle scelte molto mirate. Teraz wrócę do tego, co pan mówił właśnie o tym, czy nadal można się potknąć o ten teatr, znaczy jak on funkcjonuje w mieście. E ritornerò anche alla sua domanda iniziale, cioè se ancora si possa inciampare in teatro a Poznań. W tym momencie najważniejszą przestrzenią, gdzie ten teatr, czy w ogóle Malta dzieje się publicznie, jest właśnie Plac Wolności. Quindi oggi lo spazio principale, lo spazio più importante dove si svolge il festival è la Piazza della Libertà, la piazza principale della città di Poznań. Gdzie toczy się część programu bardzo duża, którą nazywamy ogólnie Generator Malta. Dove si svolge la maggior parte del nostro programma che noi definiamo con il concetto Generator Malta. Quindi Malta Generator Malta, Malta Generatore. I tutaj pokażę parę zdjęć, bo one dadzą większe poczucie, jak to wygląda. E vi faccio vedere alcune foto che vi permetteranno di capire meglio, insomma, cosa intendo dire. I to jest plac, gdzie tak naprawdę budujemy trzytygodniowe takie małe miasteczko festiwalowe. Cioè praticamente in questa piazza noi per tre settimane mettiamo in piedi un piccolo villaggio festivaliero. I w tym generatorze jest scena teatralna. In questo generatore c'è un palcoscenico. Scena muzyczna. C'è un palco per i concerti. Przestrzeń warsztatowa. Spazio per i workshop. Przestrzeń takiego relaksu. Spazio per rilassarsi. Bar. Un bar. I księgarnia. È una libreria. To jest miejsce, to wszystko jest na jednym placu i to jest właśnie miejsce, gdzie można się potknąć o festiwal, w takim sensie, że przejść przez ten plac, przystanąć, włączyć się w coś, przyjść na spektakl wieczorem, który jest otwarty. E appunto questo questa piazza è il luogo dove si possa inciampare in festival, perché można, attraversandola si può scoprire anche che la sera ci sarà uno spettacolo teatrale, spettacolo aperto a tutti. Ci sono tante altre cose. Czyli to wszystko jest, można powiedzieć, tak skumulowane w jednym miejscu, na tym wielkim placu. Natomiast nie ma takiej skali, takiej gigantycznej skali, jak te spektakle plenerowe, od których zaczynaliśmy, na które mogło przyjść 20 tysięcy ludzi, były gigantyczne jakieś lalki, sprzęty, to było takie monstrualne, ale de facto nie dawało takiego poczucia bliskości z danym
Sì, sì, sì. Ma non c'è più quello che noi facevamo all'inizio, che oggi ci sembra un po' mostruoso, perché erano questi mega spettacoli dove venivano 20.000 persone per assistervi, dove c'erano queste mega bambole, mega forme che dovevano attrarre un pubblico molto ampio. Generatorze Malta, ważniejsze jest dla nas to, żeby ten taki społeczny wymiar, to znaczy, żeby widzowie, nawet tacy widzowie, którzy jeszcze nie wiedzą, że są widzami, bo po prostu są to na przykład dzieci, które przychodzą na warsztaty, żeby miały możliwość bezpośredniego zaangażowania się w coś. Cioè, il nostro concetto è fare sì che questo spazio, dove c'è anche lo spazio per i workshop, per i laboratori per i bambini, sia costruito in modo che uno viene senza sapere che tra breve probabilmente diventerà uno spettatore. Na przykład tutaj to jest zdjęcie, gdzie były tak zwane fajfy, czyli takie potańcówki o 5 po południu. W tym roku mieliśmy fajfy tango. I to są takie małe wydarzenia, które angażują i seniorów, i ludzi, którzy po prostu chcą włączyć się w kulturę, ale trochę nie wiedzą jak. To znaczy nie mają wystarczająco dużo czasu, narzędzi, też śmiałości czasami, żeby po prostu pójść na jakiś konkretny spektakl, bo boją się na przykład, że ich rozczaruje, ale w ten sposób przyjdą na plac, włączą się w coś, a wieczorem wrócą na spektakl. Cioè, per esempio, questa foto che vedete è un five, c'è una diciamo sera, un pomeriggio danzante, alle 5 si balla, questo era dedicato al tango e questo momento, questo evento quotidiano permette di aggregare le persone che in qualche modo vorrebbero avvicinarsi alla cultura ma non sanno come, o perché sono troppo timide, o perché non hanno abbastanza gli strumenti necessari per fare ciò, oppure temono semplicemente una delusione che possono ricevere da uno spettacolo, e facendo questo in qualche modo vengono attratte di una manifestazione serale, ritornano, ecco, sperimentano l'approccio o l'incontro con la cultura, col teatro. Oczywiście wszystko to, co dzieje się na placu, jest bezpłatne, non nie ma żadnych ogrodzeń, po prostu to jest otwarta przestrzeń. Cudowne. E tutto quello accade in questa piazza è gratuito, non ci sono nessuna barriera, nessun impedimento, tutti possono accedere a questo luogo. Tu akurat jest pokazany ten główny namiot, gdzie jest scena muzyczna i jest wieczorny koncert. E questo è lo spazio dove c'è un palco per i concerti la sera. Free, tutto è free. Cioè, cały program na placu jest bezpłatny? Tutto il programma nell'ambito di questa piazza cały program festiwalu jest za darmo? Nie. Na niektóre spektakle są bezpłatne wejściówki, czyli musi być rezerwacja, ale nic się nie płaci. Na niektóre spektakle są bilety, natomiast są one bardzo tanie. Najdroższe kosztuje 15 zł, to jest tak jakby 3 euro. Można to porównać, nie wiem, do czego, do dwóch piw, nawet chyba mniej, nie piwo cioè, molti spettacoli sono gratuiti, però bisogna riservare il posto, ricevere diciamo un passi, molti invece hanno i prezzi molto bassi, per dirvi il prezzo più alto di uno spettacolo del festival è pari al prezzo di due birre. 15 zloty, 4 euro praticamente. Natomiast na duże koncerty typu właśnie Kraftwerk, takich gwiazd, sprzedajemy bilety w takich cenach no, normalnych jak na takie koncerty, czyli to są już zdecydowanie wyższe kwoty, między 100 a 200 zł. Czyli to jest 50 euro. Między 30 a 50 euro. Sì, sì. Mentre per i grandi concerti come questo Kraftwerk vendiamo biglietti che corrispondono diciamo, al valore di un concerto di questa portata, che oscillano tra 25 e 50 euro. Ponieważ koszt takiego koncertu jest tak gigantyczny, że no musimy też mieć jakiś rodzaj rentowności, chociaż częściowej, tego wydarzenia. Perché i costi di un simile concerto sono talmente elevati che ci serve un ritorno in qualche modo. Więc wracając do pytania o publiczność.
Andrea, vorrei dirlo più vero. Nel progetto Maiorca e Cappau ci accogli. No, tac. Tac. Ma io quello che vorrei dire, sottolineo un po'. Andrea è un designer. Un designer? To, co chciałoby powiedzieć designerem. Parlando di festival, quindi qualcosa di molto popolare, il festival è di per sé un qualcosa di molto popolare, non si può settorializzare il tutto soltanto su alcune arti, quindi sì, forse. Excusez-moi. Więc pan robi taki speech, że jest designerem, że z przyjemnością pani słucha, że ma czas na to, że pani wysłuchać, tylko dlatego, że jest pani interesująca, bo on też bardzo pracowany i uważa, że dzisiaj na festiwalach nie można poświęcić się poszczególnym sztukom, że tylko międzydyscyplinarność ma jakiś cel i może prawda sprawić, że festiwale są interesujące, możliwe do zrealizowania. Il mio punto di vista, ora ti dico il mio punto di vista, essendo il festival un qualcosa che sicuramente non è di nicchia, ma anzi si rivolge a una cultura pop, una cultura popolare, non può essere oggi pensato in questi tempi se non in termini di interdisciplinarietà. Quindi complimenti e buon lavoro, per me stai facendo un gran buon lavoro. And I hope to be there next festival, of course. Thank you. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że pan zostanie do końca. Spero che lei rimanga fino alla fine di questo. Ah, you have to go there. Ah, okay. Altre. Okay. Thank you. Więc wracając jeszcze do tego pytania o publiczność, to na plac, ponieważ pomysł na ten plac jest taki właśnie, jak mówiłam, że jest on otwarty i też są spektakle bezpłatne wieczorami, obserwuję, że przychodzi tam sporo ludzi, którzy no, raczej by nie przyszli specjalnie do teatru. Natomiast niewątpliwie, tu są jeszcze inne zdjęcia z placu, niewątpliwie jest też tak, że jest pewna grupa widzów w Poznaniu, która żyje w takim rodzaju resentymentu i cały czas wraca do tego, jaka kiedyś była Malta, czyli na samym początku. Tutto questo che avete visto, che si svolge sulla piazza, è gratuito ed è mirato ad attirare il pubblico che resiste all'approccio con l'arte, ma noi nel contempo registriamo che c'è una parte del pubblico che cova un risentimento rispetto a come era una volta il Festival Malta. No i właśnie ta publiczność cały czas odwołuje się do tego, że nie ma już takich teatrów ulicznych, że nie ma takiej właśnie celebracji, takiego jak gdyby trochę karnawału. Critico to che da questo resignovaliśmy. E questo pubblico giusto appunto ci contesta perché dice che non c'è più non ci sono più spettacoli dei teatri di strada, che non c'è più questo rito celebrativo che assomigliava un po' di più a un carnevale, che tutta questa dimensione è sparita dal festival. Natomiast moim zdaniem, znaczy ten argument właśnie czy ten sprzeciw jest raczej emocjonalny, dlatego że jeśli przeczytać by program festiwalu, zobaczyć miejsca, w jakich pokazujemy różne projekty, to tak naprawdę nadal miasto jest tą sceną, tylko że w trochę bardziej taki subtelny sposób.
E mentre dal nostro punto di vista la città non ha smesso di essere il palcoscenico o diciamo, spazio aperto al nostro festival, ma lo è diventata in maniera un po' più sottile, un po' più delicata, è cambiato questo impatto così forte. Teraz bardziej niż parady przez całe miasto interesują nas na przykład jakieś zdegradowane, opuszczone przestrzenie, które wykorzystujemy, jak na przykład opuszczona XIX-wieczna rzeźnia, centrum Poznania, stara gazownia, czasami jakieś prywatne mieszkania, małe dziedzińce, takie rzeczy, takie tereny bardziej są dla nas interesujące niż po prostu wielka ulica z paradą. E quindi ora per noi è molto più interessante piuttosto che fare questa grande parata attraverso la via principale della città come facevamo allora, di recuperare i posti dimenticati, cioè per esempio un macello del XIX secolo, piccoli cortili abbandonati, piccole case dimenticate, luoghi che in qualche modo stanno morendo e noi li facciamo ritornare in vita. Poza tym inizujemy też takie działania z udziałem publiczności, takie działania społeczne, które są mniej spektakularne, które dzieją się po cichu, ale tak naprawdę mają w moim przekonaniu o wiele większą wartość. I do takich działań, które trwają przez wiele miesięcy, należy na przykład rewitalizacja zaniedbanych części w różnych dzielnicach, gdzie mieszkańcy z tych dzielnic robią ogrody sami. To przez festiwal? Tak. A noi interessa ora questo lavoro che si potrebbe definire come un lavoro nascosto, per esempio noi agiamo nei quartieri appartati, quartieri dimenticati, facendo insieme ai loro abitanti delle iniziative come per esempio gli orti comuni, e noi ci teniamo molto a questo aspetto della nostra attività festivaliera, sì, generazione urbana, generazione miejska, mówi pan. I to są właśnie takie działania, które mają na celu z jednej strony zbudowanie silniejszej więzi z publicznością, takiej długofalowej, jakby mocniejszej więzi, a z drugiej strony też zaktywizowanie ludzi, żeby zrobili coś dla swojego od siebie i dla siebie, tak? Cioè, noi facendo questo miriamo a stabilire dei rapporti più duraturi con il nostro pubblico, cosa che ci interessa molto. D'altro canto pensiamo di poter spronare in questo modo le persone e stimolarle a voler fare qualcosa per sé e per gli altri, e trovando in sé anche l'iniziativa, non sempre cercandola, sperando che venga da altri. Moim zdaniem dość ciekawe jest w tym festiwalu i też dla nas bardzo ważne w strategii programowej właśnie łączenie takiego programu bardzo artystycznego, często stanowiącego duże wyzwanie, pozwalającego na trochę wyjście z własnego życia w inną kompletnie historię. Łączenie takiego programu artystycznego z właśnie działaniami społecznymi, takimi bardzo lokalnymi, ponieważ inaczej festiwal może stać się albo źródłem jakiejś tylko rozrywki, albo czymś hermetycznym. Czy noi facendo così siamo molto consapevoli che festival deve trovare le nuove vie e cambiare le sue vie. Questo lavoro con i quartieri, questo lavoro con il pubblico orientato appunto per questa rigenerazione urbana o da altre iniziative, per noi è molto importante perché ci protegge dal rischio di diventare un festival ermetico, chiuso, ripiegato su se stesso. To jest niebezpieczne, dlatego próbujemy właśnie działać równolegle i też mieszać ze sobą te publiczności. Też często musimy sami uciekać od takiego stereotypowego myślenia, że na przykład
dany projekt nie jest dla kogoś. Nagle. E quindi noi appunto dobbiamo cercare di mischiare i nostri pubblici, per esempio evitare questo modo di pensare che ancora vige, che per esempio un certo progetto non è adatto per un certo pubblico, che è un pericolo questo modo di pensare. Właśnie ta scena na Placu Wolności i to jak dużo osób tam przychodzi, jak różne to są osoby, pokazuje, że często spektakle, które nie są łatwe, jednak gdyby zasięg ich oddziaływania się mocno poszerza i one są interesujące dla publiczności, która normalnie nie chodzi do teatru, nie jest ekspertką. Facendo questo noi scopriamo anche il fatto che questo nostro programma teatrale è molto spesso interessante per un pubblico che non, altrimenti non avrebbe mai avuto l'occasione di andare in teatro. Quindi anche noi scopriamo queste ricchezze nascoste, queste possibilità da affrontare, da applicare. Petania. Sicuramente sì, a posto ci saranno anche altri teatri. Sicuramente a Poznan ci saranno altri teatri, forse anche altri festival, no? A Poznan sono in teatri, sono też in festival, E che fanno dei programmi diversi, programmi artistici diversi da quelli che fa il festival, no? E, sì, sicuramente ci saranno, così come a Lecce ci sono teatri che hanno programmazioni diverse, no? C'è il teatro che fa la programmazione di teatro commerciale, fa una commedia, un teatro musicale, musical, eccetera, eccetera. Ci sono luoghi come questi dove si fa più teatro contemporaneo, no? Un esempio. Noi abbiamo ospitato la Raffaello Sanzio 20 anni fa qui in città e abbiamo presentato tantissime loro produzioni, no? Quello che non siamo riusciti a fare è gli spettacoli della Raffaello Sanzio sono sempre sold out quando vengono a Lecce, però quello che non siamo riusciti a fare è spostare pubblico, no? Che va a vedere un certo tipo di teatro a un altro tipo di teatro. Volevo capire se anche lei avverte questa difficoltà. Ale mi to, że ta publiczność tak licznie przychodzi, to nie udało mi się tej publiczności przesunąć, znaczy ich zainteresowania na inne spektakle. Aha. Pani Sancio, tak, ale reszta. A, rozumiem. W Poznaniu jest parę instytucjonalnych teatrów. A Poznań ci są alcuni teatry ufficiali? Są dwa teatry miejskie, czyli Teatr Nowy i Teatr Polski, które są takimi repertuarowymi, dramatycznymi teatrami. Quindi Teatr Nowy, Teatr Polski, Teatr Cittadini, che hanno un repertorio ufficiale. Jest opera. C'è Teatr dell'Opera. Jest taki teatr muzyczny, który no właśnie jest bardziej takim powiedzmy rozrywkowym. C'è un teatro musicale che ha un profilo piuttosto di divertimento. Jest też Polski Teatr Tańca. C'è anche il Teatro della Danza, Teatro Polacco della Danza. Oni nie mają siedziby, ale są grupą istniejącą już 30 lat i jakby regularnie pokazującą swoje projekty. C'è un teatro senza sede, un gruppo teatrale che però regolarmente fa le rappresentazioni. I też Polski Teatr Tańca robi taki rodzaj już od wielu lat letnich warsztatów z tańca współczesnego, z różnych technik, gdzie też pokazują swoje spektakle. A questo teatro fa dei laboratori estivi di varie discipline di danza e poi fa le rappresentazioni. Natomiast to, co przede wszystkim jest ciekawe w Poznaniu teatralnie, to jest taka tradycja
teatru alternatywnego. Mentre quello che è veramente interessante a Poznań è il cosiddetto teatro alternativo. Z Poznania jest słynny teatr ósmego dnia. Sì, il famoso teatro dell'ottavo giorno, per esempio, è originario di Poznań. Sì, ósmego dnia, sì, sì. I który nadal działa, jakby ma siedzibę i tworzy nowe projekty. Che continua, che è la sua sede, che crea sempre dei progetti nuovi. Jest też parę prężnie działających grup. Jest biuro podróży. Nie? Biuro, tak, biuro podróży, teatr Strefa Ciszy, teatr Usta Usta. To są grupy założone około kilkanaście czy dwadzieścia lat temu, które nadal działają i które teraz też się konsolidują i tworzą takie własne platformy stowarzyszone z innymi artystami po to, żeby tworzyć nowe projekty. Ci sono altri gruppi alternativi teatrali, c'è teatro del silenzio, teatro La Bocca, teatro Bureau Podruge, molto noto, che si stanno associando tra di loro per continuare la loro attività e sono tuttora operativi, sono sorti una ventina di anni fa questi gruppi teatrali. Tak naprawdę to właśnie te teatry alternatywne są taką specyfiką poznania teatralnego, to znaczy oni tworzą środowisko teatralne w tym mieście, są taką, no, taką reprezentacją teatralną Poznania i pokazują regularnie swoje rzeczy. Jest też mały festiwal Maski jesienią, gdzie te projekty są pokazywane. Natomiast z całą pewnością nie ma żadnego innego festiwalu w Poznaniu, który można by porównać do Malty, jeśli chodzi o międzynarodowość, o skalę, o program. No, nie. E quindi questi festival alternativi, questi teatri alternativi sono molto attivi e creano veramente un tessuto teatrale, un ambiente teatrale molto specifico per Poznań, cioè loro danno diciamo un carattere alla città e fanno un piccolo festival della Masca, ma non c'è un altro festival di questa portata come il Malta a Poznań, questo no. I jeszcze ostatni element w tym pejzażu to jest istniejący od 10 lat stary browar, centrum tańca współczesnego, które tam działa. E poi c'è un altro centro che si chiama La Vecchia Birreria ed è un centro della danza. I to jest bardzo ciekawy, tak można z tego zrobić case nowej sytuacji w Polsce i sytuacji finansowania. E questo è un nuovo esempio della nuova situazione in Polonia e della nuovo modo di finanziare la danza. I też w ogóle nowego sposobu popularyzowania tańca współczesnego, który jednak w Polsce jest dyscypliną no, o wiele słabszą niż teatr, słabiej promowaną i nie tak rozwiniętą. E questo è l'esempio di una nuova politica promozionale della danza, che in Polonia è molto meno diffusa come disciplina, molto meno appoggiata. Io avrei bisogno di un intervallo. Adesso perché la mia voce già comincia. Possiamo fare 5 minuti ancora per sì, sì. Ah, va bene, jeszcze 5 minuti potem przerwa, bo ja mam ok, jasne, jasne. Sì, va bene, to tylko dopowiem ten browar i już możemy. Chodzi o to, że działające tam centrum tańca jest częścią fundacji powołanej przez właścicielkę tego centrum handlowego i ona w całości to finansuje. Quindi in qualche modo potem prowadzi handlowy. Tak, to jest wielkie centrum handlowe. Stary browar to jest centrum handlowe, które właśnie Kulczykowa, czyli żona najbogatsza Polaka w Polsce założyła i ona powołała, ponieważ jest kolekcjonerką sztuki współczesnej, ona powołała Art Stations Foundations i w ramach tego działa ten stary browar Nowy Taniec. Czyli to całe centrum taneczne, rezydencje, projekty. Ona
To wszystko idzie prywatnych pieniędzy. Aha, okej. Okay. No, ho chiesto spiegazioni perché per lei era ovvio, per me no, purtroppo. E quindi questo Stary Browar è una struttura privata, è un grande centro commerciale di proprietà della moglie dell'uomo più ricco in Polonia, signor Kulczyk, e che insieme all'attività commerciale abbina all'attività culturale totalmente finanziata dai fondi privati. Questo è importante sapere. I właśnie paradoks jest taki, że to jest najprężniej działający ośrodek tańca współczesnego w Polsce. Il paradosso consiste nel fatto che questo centro della danza finanziato dai fondi privati è un centro più efficiente, più attivo, più vivace in Polonia. Dopiero parę lat temu minister kultury powołał Instytut Muzyki i Tańca, który jednak ma tak mały budżet, że niewiele może zrobić. Solo pochi anni fa un ministro della cultura ha deciso di costituire un centro della danza, della musica, ma con i fondi talmente irrisori che è veramente impossibile che funzioni. Okay. Ma questo non posso, if it's possible to move audience, no? From the commercial traditional theater to contemporary languages. I think it's impossible. I understand the question, and Poznan is a very specific city because it's quite rich and people are, it's mainly middle class people, not so focused on cultural experiment. So, but during the festival they are becoming slightly more open, and I don't think that people who go to this commercial musical theater would attend to, I don't know, performance with, you know, really challenging stuff. But Malta works like a kind of a trigger for something what is risky and what is exceptional, and you can allow for 1 week to take this risk. So this is the specificity of the festival as such. Probably, maybe it's interesting example because in a big cultural center in Poznan called Centrum Kultury Zamek, during last 2 years, an international theatrical program has been presented with really good names like Gob Squad, who else? Markus Orn and others. I mean, quite good names from Europe, let's say, from Berlin, and the same people. And my colleague, who was programmer of this section, had a big problem to gather people, I mean, to have audience during the year. So maybe it works like that the festival is like 1 month of being somebody other, I mean, being more open, and it's not easy city for theater, I think. Oh, it's the topic is very interesting, no? Because also now we have the strategy of the European Union, no? About the audience development, and so we need to discuss about new strategies, no? For audiences, no? So what are you doing is very interesting and useful to know, to go in the quarters to find different people, no? Well, you have many enemies, or you have many areas to compete with. You have entertainment, you have ignorance, you have people who want to work and buy things and consume. In Poznan, it's really an enormous situation because I think we are the second city in Poland where there is more than one shopping mall per a certain amount of inhabitants. I mean, there are so many shopping malls in the city, and now they are going to build two new.
So this is also a problem, not only that there is not enough money for culture, or we have to struggle for budget, and so on and so on. It is a problem, but the problem is also that people want to, you know, devote their lives to something else, not to think. There is also the problem that the artists need to be recognized much more from the society. To be? Recognized. Recognized? You know, mm-hmm. By the society, you know, by also politics. You know. It's important that people need arts, needs of artists in our society or not. I think it's also connected to, I don't know how the situation is in Italy, but in Poland I observe that the space for culture in mass media is shrinking. So you have, 5 years ago we had 4 pages for culture in main daily paper, and now we have one, and you know, it's impossible to television is strong, highlight the is stronger than performing arts. No? The television. Television is stronger than performing arts, no? Because they have much more appeal. No? Well, television is not interesting in culture, and I think rather in celebrities, or artists are interested for them only if they are celebrities or if there is a scandal. We experienced this last month. But I think it's a problem of next year. It's a constant problem. The relation between artists and society. Okay, so shall we take a break? We'll continue at 3 o'clock. Dziękuję bardzo. Przecież wykończająco.